dzisiejszy materiał będzie o maszynkach silnikowych. A little something about Brooklyn hot, rock the spot. Scratching and mixing, mixing and scratching. 'Cause hip hop remains. Let's go. W dzisiejszym materiale cofnę się trochę w czasie, do okresu, w którym budowałem swój warsztat, w którym rozwijałem swoje umiejętności i w tamtym okresie, to było jakieś ponad 10 lat temu, maszynek dostępnych na rynku było bardzo niewiele, a takich dobrej jakości praktycznie wcale. Też długo szukałem sprzętu dla siebie, który wystarczy mi na długotrwałą pracę, gdzie cały dzień komfortowo będę mógł sobie pracować. No i po wielu poszukiwaniach trafiłem na taką maszynkę. Chodzi tu mianowicie o maszynkę silnikową Oster model 97, na którym lata pracowałem przy fotelu, setki godzin spędzonych przy strzyżeniu włosów i na tej maszynce właśnie budowałem swoje umiejętności, na tej maszynce rozwijałem się w strzyżeniu po prostu maszynką. Więc w tamtym okresie była to jedna z dostępnych opcji, która dawała możliwość długotrwałej pracy, tak, bo to jednak maszynka do zadań specjalnych, która niezależnie od grubości i gęstości włosów wchodzi w nie po prostu jak w masełko. Wtedy czegoś takiego potrzebowałem. Jak się ona u mnie znalazła? No przede wszystkim szukałem sprzętu, ale też w tamtym okresie nawiązałem współpracę z marką American. Tam też studiowałem w ich akademii, jeździłem na różnego rodzaju szkolenia za granicę. No i też wymagany sprzęt, którym musiałem posługiwać się w tamtym okresie, obejmował właśnie między innymi tego typu maszynkę silnikową. Tak? Wtedy pracę opieraliśmy głównie pracując maszynką na grzebieniu i właśnie przy użyciu takiej maszynki można było tworzyć całą fryzurę, niezależnie od efektu, jaki chcieliśmy uzyskać. Zacznijmy może od tego, jak to wyglądało. Więc moją pierwszą silnikową maszynką był właśnie model Oster 97. Tak? Jak możecie zobaczyć, jest to śliczne cudeńko, sporych gabarytów i też o dużo większej wadze niż obecnie dostępne maszynki na rynku. Tak? Więc ja lubię czuć konkretny sprzęt w dłoni, lubię czuć mocny sprzęt, że wiem, że mam konkretne narzędzie w dłoni. No i słuchajcie, no to jest maszynka, która naprawdę... No działa cuda, tak? Wchodzi we włosy jak w masełko, tak jak wcześniej powiedziałem, niezależnie od gęstości. No jakie mamy przede wszystkim różnice pomiędzy pracą taką maszynką silnikową, a na przykład maszynką, którą mamy dostępną ogólnie na rynku z regulowanym ostrzem? Bo jak widzicie, w tych maszynkach nie mamy możliwości regulacji ostrza. Jeżeli chcecie zmienić długość, tak jakby nasadki, długość ostrza, noża, no to musicie go zwyczajnie zdemontować w ten sposób. Tak? Dla przykładu tutaj mamy nóż w rozmiarze 1, on ma szerokość ostrza 2,4 mm. Tak? Więc to, na czym mi zależy, no to przede wszystkim odstęp, tak? Tego ostrza od skóry, ale też chodzi tutaj dużo o rozwarcie zębów. Tak? Zwróćcie uwagę, że tutaj przy jedynce mamy szerzej rozstawione zęby, dzięki czemu w gęstsze włosy mogę wchodzić też bez problemu, bez obawy, że maszynka zacznie mi się, no mówiąc, po prostu dławić, tak? Że nie będzie zbierała włosów. Tutaj śmiało mogłem wchodzić w takie włosy, w przeciwieństwie na przykład do takiego noża, który ma, zobaczcie, dużo wężej rozstawione zęby, tak? Więc też według mnie efekt po strzyżeniu takim nożem jest tak jakby bardziej naostrzony. Fryzura wygląda tak jakby jest, no, żyleta, po prostu żyleta, tak? Więc takie noże, w zależności od tego, jaką macie pracę, na jakich długościach bazujecie ze swoimi klientami, takie też noże będziecie sobie dobierać, a jest ich naprawdę dużo. Tylko też musicie się szykować na to, że zakup każdego noża to jest inwestycja. Koszt takiego jednego noża waha się w przedziale od 150 do nawet 300 zł, widziałem, tak? Więc koszt jest spory. Ale taki sprzęt posłuży Wam na lata. Na lata oczywiście, jeżeli będziecie o niego dbać, będziecie go serwisować, bo taka maszynka też wymaga specjalnej troski, tak? Nie wystarczy tylko smarować oliwą samego ostrza, ale też tutaj mamy różnego rodzaju, na przykład przy osterach, tak? Mamy łożyska kulkowe. Jedno, tutaj w tym akurat 97 jest jedno, więc tak samo trzeba tutaj troszeczkę oleju wrzucić.
i raz na jakiś czas ją przeczyścić, tak? Czyli zdejmujemy tego, tą osłonę, jest to taki cover plate, tak? Rozkręcamy i tam w środku mamy mechanizm, tak? Są języczki, które też trzeba wyczyścić ze smaru, bo tam mamy smar, i ponownie nasmarować, żeby wszystko chodziło gładko i bezproblemowo. Więc to była moja pierwsza maszynka. Mam do niej ogromny sentyment, no nie oddam jej już nigdy i mówiąc szczerze, dawno na niej nie pracowałem, chyba muszę sobie zrobić dzień powrotu do tej maszynki. Jednocześnie, kiedy pracowałem na tej 97, no też poszukiwałem innych rozwiązań. I w pewnym momencie na jednym z portali internetowych, gdzie tam rzucało się zdjęcia, to był chyba Tumblr w tamtym okresie, znalazłem swoją ślicznotkę. Jest to, myślę, że taka sytuacja, w której patrzycie na coś i po prostu musicie to mieć, niezależnie od wszystkiego. I podobnie było ze mną w poszukiwaniach Ostera Model 10, tak? Jest to limitowana edycja, nie wiem, czy ona jest teraz dostępna na rynku, ale umówmy się, wygląda po prostu ślicznie, tak? Jest troszeczkę pomniejszona wersja 97 w podobnej stylistyce, oczywiście jest trochę inaczej wyprofilowana i szczerze, no według mnie jest to najpiękniejsza maszynka, jaką do tej pory pracowałem. Też mam do niej ogromny sentyment i porównując te dwie maszynki, no to różnice są niewielkie, tak? W 97 mamy 45-watowy silnik, tutaj mamy silnik 40-watowy, więc nie musicie martwić się o moc, niezależnie od tego, który model wybierzecie. Z tym, że ten model sprowadzałem ze Stanów. Był to okres, w którym maszynki na rynku polskim były, tak jak powiedziałem, słabo dostępne. Więc jeżeli chciało się sprowadzić jakiś lepszy sprzęt, no to po prostu trzeba było sprowadzać ten sprzęt z zagranicy. No jak dobrze wiemy, w Stanach mamy inne napięcie, tam jest 110 V, więc do takiej maszynki też był potrzebny konwertor napięcia, który przerzucił nam napięcie na 230 V. No i w tamtym okresie rozwiązaniem na maszynki elektryczne był no, specjalnego przeznaczenia konwerter napięcia, który wam właśnie zaprezentuję. Więc mamy tutaj charakterystyczną amerykańską końcówkę, tak, dwa płaskie bolce, które musimy wpiąć w takie cudeńko, tak. Jest to część, którą jest zakończona właśnie wejściem damskim na wpięcie maszynki. I tutaj mamy koniec zakończony wejściem takim jak do zapalniczki. No to dobra, jedziemy dalej. Więc to wejście zapalniczkowe mamy do włożenia tutaj. Więc wpinamy ciach. Ciach. I teraz poplątamy się trochę w kabelkach, aż dojdziemy do końcówki, którą później atakujemy. Już przelotkę na gniazdko nasze polskie i tak złączony zestaw możemy podpinać do zasilania i wtedy możemy pracować. Więc wyobraźcie sobie, jak te, myślę, jakieś około 6-7 lat temu, jaką miałem zabawę z transportowaniem takiej maszynki i z rozpinaniem tego całego okablowania. Było sporo zabawy, ale mimo wszystko sentyment pozostał. Myślę, że do niej wrócę, może nawet dzisiaj popracuję nią troszeczkę. No ale dobra, mamy jeszcze kolejne rozwiązania. Jakiś czas temu też w moje ręce wpadła maszynka silnikowa od Walla. Jest to edycja wyprodukowana dla American Crew, tak? Dedykowana tutaj właśnie dla ludzi związanych właśnie z American Crew. No i czym się ona wyróżnia? Przede wszystkim ma dwie prędkości pracy, tak? Pracy ostrza, więc w zależności od tego, jak szybko chcemy odpalić nasze ostrza, jeżeli chcemy się na przykład skupić na detalach, na jakiejś pracy przy wykończeniu fryzury, wtedy dobrze jest na przykład sobie obniżyć na mniejsze obroty, a przy pracy maszynką na grzebieniu, gdzie pracujemy panelowo, śmiało wrzucamy najwyższy bieg i zasuwamy dalej. W porównaniu do tych dwóch osterów jest ona dużo cichsza, dużo ciszej pracuje. To, co mnie zaskoczyło, to jest dużo lżejsza, jeśli chodzi o wagę. Powiedziałbym nawet, że może być lżejsza od seniora, zwykłego bezprzewodowego, więc jest to naprawdę szok, biorąc pod uwagę, że mimo wszystko jest to maszynka silnikowa. Ta akurat ma wpięcie na 230 V i no i tyle, no. No i słuchajcie, ostatnia maszynka już we wcześniejszym materiale o maszynkach też już omawiałem i jest to no, takie moje spełnienie marzeń, tak, gdzie no tak jak zauważyliście, miałem niezłe doświadczenia z kablami, przewodami. Plątałem się w nich, jednak one są uciążliwe
i szukałem, czekałem na sytuację, aż wypuszczą maszynkę silnikową, która będzie po prostu pozbawiona tych wszystkich przewodów. No i parę lat temu Andis wypuścił na rynek Andis Supra, tak? On jest teraz dostępny w dwóch modelach. Jest model pierwszy, który ja mam tutaj, on ma do tego stację dokującą. Wygląda w ten sposób, tak? Jest to właśnie maszynka bezprzewodowa, silnikowa, z 5 biegami, dzięki którym możemy też dopasowywać prędkość pracy ostrza do naszej pracy po prostu. No i co tu więcej mogę o tych maszynkach opowiedzieć? No powiedziałem, że mamy też różnego rodzaju noże. No i zwróćcie uwagę na to. Mam tutaj maszynki różnych producentów. Jest Wall, Oster, Andis. Jednocześnie noże, które tutaj mam, wszystkie pasują praktycznie do siebie, tak? Czyli jeżeli kupicie na przykład maszynkę Oster, a znajdziecie noże od Andisa, śmiało możecie kupować, bo bez problemu one wchodzą i pasują jedne do drugiego. Z tą różnicą, że musicie zwrócić też uwagę na kraj produkcji tych noży. Bo amerykańskie noże mają też inne długości i odległości noża. Dla przykładu, w europejskiej wersji, tu mam akurat nóż Ostera, to jest europejska wersja i nóż numer 1 ma długość 2,4 mm. Dla porównania amerykańska wersja ma tutaj długość, gdzie ją mam, o tutaj jest, ma długość 2 mm. Więc też musicie uważać i brać na to poprawkę, żeby przy okazji bez względu nie wjechać w takie włosy i o kurde, chyba za króciutko wjechałem, prawda? Więc miejcie to na uwadze, no często jest tak, że właśnie maszynki na rynku amerykańskim różnią się od tych wypuszczanych na rynek europejski, więc jeżeli chcecie też jakoś rozbudować swój sprzęt, zwłaszcza jeśli chodzi o ostrza, to możecie też szukać właśnie rozwiązań za oceanem. Więc teraz dla podsumowania opowiem o różnicach pomiędzy taką maszynką silnikową, a maszynką zwykłą. No przede wszystkim myślę, że charakterystyczną rzeczą, która wyróżnia te maszynki, jest moc, tak? Jest to sprzęt do zadań specjalnych, do całodziennej pracy i niezależnie od gęstości włosów we wszystko możecie wchodzić jak w masełko, tak? Z tą różnicą, że właśnie nie ma opcji regulacji ostrza, więc jeżeli chcecie zmienić sobie odległość ostrza, no to musicie zwyczajnie zmienić nóż. Więc jak już się pewnie domyślacie, nie będzie to idealne rozwiązanie dla fejdów. Nie będzie to super maszynka, którą jako jedyną możecie wykorzystać do fejdów, bo sama zmiana ostrza, na przykład, nie wiem, z jedynki na półtora, może nam tutaj nie wystarczyć. Może nam brakować tych długości pośrednich. Więc w takiej sytuacji lepiej się sprawdzi już maszynka ze sprzęgłem. A jeżeli pracujecie dużą maszynką na grzebieniu, też macie dużo grubszych i gęstszych włosów, to śmiało możecie uderzać w maszynki silnikowe. Jest to świetny rarytas do pracy. No myślę, że warto mieć taką maszynkę w swoim wyposażeniu. A jak odpalicie taką maszynkę, jak klient usłyszy dźwięk, to na pewno też będzie was się pytał, co to za wiertarka, co to za sprzęt, co to jest, co tak hałasuje. Ale jest to naprawdę zajebiste uczucie w momencie, kiedy wchodzisz do lokalu, w którym pracują właśnie takie maszynki silnikowe. No, jest to doświadczenie nie do opisania, więc myślę, że sprzęt dla zajawkowiczów, strzyżeń, a czy wam się podoba, no to musicie sprawdzić i ocenić, tak? Tym akcentem zakończymy ten materiał. Krótka zajawka, tak? Zebrałem maszynki, jakie tutaj nazbierałem w ostatnich latach i opowiem coś o nich, tak? Więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli macie jakieś pytania, no to oczywiście zostawiajcie komentarz poniżej. Jeżeli interesują was jakieś inne produkcje, które chcielibyście zobaczyć, też śmiało napiszcie o tym. Te materiały są tworzone dla was, więc jeżeli chcecie się czegoś dowiedzieć, walcie śmiało. Miłego dnia i do zobaczyska. Siema.